Poniatowo było wegetującą osadą, zamieszkaną przez przeszło 200 mieszkańców, rozmieszczoną wśród rozległych, nieprzebytych lasów. Podstawowym zajęciem ludności było rolnictwo, chociaż w ostatnich latach dość łatwo można było znaleźć pracę w miejscowym tartaku, gorzelni lub w stacjonującym tuż za osadą pułku artylerii przeciwlotniczej, na terenie którego znajdowało się również dowództwo dywizji rakietowej. Na skraju wsi mieścił się sklep towarów mieszanych, który spełniał również rolę restauracji. Porucznik rezerwy Wolski po 2 godzinach marszu z odległej stacji kolejowej stanął wreszcie przed bramą poniatowskich koszar, zabłocony, w lichym paletku, z niewielką walizeczką w ręce. Ogarnęła go fala odległych wspomnień. Przed kilkunastu laty, w podobnej osadzie, również wśród lasów, rozpoczynał swą służbę wojskową jako szeregowiec 1. Dywizji Kościuszkowskiej. Uśmiechnął się do swych wspomnień z rozrzewnieniem. Niespodziewanie wyrósł przed nim groźny wartownik. Dokąd? Spytał surowo. Teren wojskowy, wstęp wzbroniony. Mam skierowanie, wyjaśnił Wolski z zażenowaniem, grzebiąc nieporadnie po kieszeniach. Proszę, oto dokumenty. Wartownik pobieżnie obejrzał kartę wcielenia i bez słowa wskazał ręką na pobliski, niewielki budynek. Wolski podszedł do okienka, za którym pełnił służbę oficer dyżurny pułku, i podał mu papiery. Oficer przejrzał dokumenty i połączył się telefonicznie z dowódcą kompanii. Musi pan trochę poczekać, powiedział po zakończeniu rozmowy. Dowódca kompanii zaraz tu przyjdzie. Zaraz trwało prawie pół godziny. Wreszcie do oczekującego Wolskiego podszedł barczysty, wysoki oficer, w stopniu kapitana. Pan do kogo? Spytał dla formalności, taksując uważnym spojrzeniem dziwnego przybysza. Na ćwiczenia rezerwy, odparł nieśmiało Wolski. Od początku swej misji postanowił grać rolę zalęknionego poczciwiny. To był najpewniejszy sposób zachowania w tajemnicy swego prawdziwego stopnia i stanowiska. Kapitan Swoboda z politowaniem pokiwał głową. Kolego, rzekł, spóźniliście się na to przeszkolenie dokładnie o 10 dni. Nie mogłem wcześniej, usprawiedliwiał się potulnie Wolski. Leżałem w szpitalu, mam zaświadczenie, bąkał nieporadnie. Oficer machnął ręką z rezygnacją. Chodźmy, rzekł prawie ze złością. Podczas drogi uważnie obserwował tego nowego rezerwistę i coraz bardziej utwierdzał się w przekonaniu, że ma do czynienia z ciemięgą. Wolski powłóczył nogami jak stary reumatyk, ciągle zostawał w tyle, a gdy mijali kałuże, ochlapał błotnistą mazią jego starannie oczyszczone buty. Cholera! Zaklął Swoboda. Mógłby pan trochę uważać? Przepraszam, nie chciałem, powiedział szczerze zmartwiony Wolski. Po kilku minutach dobrnęli do rejonu zakwaterowania rezerwistów. Z wysokich schodów wiodących do budynku roztaczał się rozległy widok na olbrzymi plac koszarowy i kompleks zabudowań, położonych w głębi lasu. Na placu trwały intensywne zajęcia z musztry. Wolski z zaciekawieniem przyglądał się ćwiczącym rezerwistom. Kapitan Swoboda przystanął. Moja kompania, chodzą jak laleczki, rzekł chełpliwie. Tylko jedna kompania? Spytał Wolski. Jedna, a bo co? Odpowiedział ze zdziwieniem Swoboda. 120 ludzi to mało? Dość dużo, odparł w zamyśleniu Wolski. Za dużo, podchwycił Swobodą żywo, bawiąc się rękawiczkami. Normalnie jestem dowódcą dywizjonu w naszym pułku, a jak przychodzi rezerwa, wyznaczają mnie na ich komendanta. Przyznam się panu, że mam już dość tego wszystkiego, dodał ze śmiesznym grymasem na twarzy. Dlaczego? Spytał nieco ubawiony Wolski. Swoboda zmarszczył brwi. To jest piekielna charówka, odparł z niechęcią. Niełatwo zrobić z tej zbieraniny prawdziwe wojsko. Każdy rozkaz dyskutują, omawiają, filozofują. A czy je wykonują? Niechby spróbowali mnie wykonać, zacietrzewił się Swoboda. U mnie, kolego, dyscyplinka na pierwszym miejscu, bez względu na stopień, dodał ze znaczącym uśmieszkiem, po którym Wolskiemu mimowoli zrobiło się ciepło. Weszli do kancelarii kompanii. Teraz oddamy was w ręce specjalistów, rzekł Swoboda z lekką ironią, którzy szybko zrobią z was wojaka. Sierżancie, zwrócił się do szefa kancelarii, wcielić tego obywatela do 4. plutonu. Niech szef kompanii wyda potrzebne umundurowanie i broń. Ba, broń. Mamy tylko PS-y. Umiecie, kolego, obchodzić się z PS-em? Spytał z powątpiewaniem. Jakoś sobie dam radę, odparł Wolski, z trudem wstrzymując się od śmiechu. Po upływie 3 godzin, w wyniku starannych zabiegów podoficera mundurowego i szefa kompanii, porucznik rezerwy Wolski był kompletnie umundurowany. Z ciekawością podszedł do lustra. Ohyda, pomyślał odruchowo, ujrzawszy swe odbicie. Niedopasowana kurtka wyła na piersiach dużymi zmarszczkami zbędnego sukna. Spod daszka sukiennej czapki polowej spoglądała na niego obca, zastraszona twarz. O numer za duże buciory, które ku wielkiemu zgorszeniu szefa kompanii nazwał traktorami, uzupełniały jego nowy strój. Mimo wszystko Wolski był z siebie zadowolony. Maskarada udała się znakomicie. Tego dnia, pod wieczór, ekspedientka sklepu Towary Mieszane miała pełne ręce roboty. W każdy piątek odbywał się w Poniatowie spęd bydła. Gospodarze okolicznych wiosek po załatwieniu transakcji zazwyczaj korzystali z usług dość dobrze zaopatrzonego sklepu, dokonując w nim niezbędnych zakupów. Przy 2 niewielkich stolikach, ustawionych pod ścianą, siedziało kilku pracowników miejskiego handlu mięsem ze Szczecina, którzy w ciągu dnia pracowali w punkcie skupu, a teraz smacznie zajadali, pociągając od czasu do czasu z kieliszków. W pewnym momencie do sklepu wszedł niemłody, szpakowaty podporucznik i wśród ciżby kupujących począł się przepychać do lady, rzucając wokoło bystre spojrzenia. Ludzie zaczęli sarkać, że bez kolejki. Ja tylko po papierosy, tłumaczył gardłowym głosem, nie przestając się rozglądać. Zakupiwszy kilka pudełek papierosów, oficer ruszył ku wyjściu. Nagle tuż przy drzwiach jedna z paczek wypadła mu z rąk. Oficer szybko pozbierał rozsypane na podłodze papierosy i wyszedł. Nikt nie zwrócił na niego uwagi oprócz niskiego człowieka, siedzącego za stolikiem. Gdy oficer znikł za drzwiami, człowiek ów wstał i po chwili wyszedł ze sklepu. Oficer szedł spacerowym krokiem w kierunku koszar. Mężczyzna szybko go dopędził. Panie poruczniku, czy pan jest z Wrocławia? Spytał cicho. Oficer przystanął i obrzucił go bystrym spojrzeniem. Nie, z Rzeszowa, odparł flegmatycznie. Bo ja już pana widziałem w Poznaniu na targach, dodał nieznajomy. Oficer rozejrzał się niespokojnie na wszystkie strony. W pobliżu nie było nikogo. Wolnym krokiem ruszyli naprzód. Nie radzę przesyłać żadnych listów, syknął oficer. Musiałem, szepnął człowiek. Od kiedy tutaj? Od tygodnia. Gdzie? W Szczecinie. Dobra melina. Poza tym już pracuję. Przerzut? Tak, możem. Zaległo milczenie. Na razie nic nie mam. Pilnują. Szepnął oficer. Wiem, że w terenie jest kilkadziesiąt baterii rakietowych, ale to nie jest pełna liczba. Przeciwlotnicze. Co mam nadać? Na razie nic. Pierwsze dane będą nie wcześniej niż za 2 tygodnie. Jak to? Spytał przybysz z wymówką w głosie. Za 6 tygodni miało być wszystko skończone. Przecież nie zdążymy. Podporucznik machnął ręką i znów rozejrzał się niespokojnie. Nie możemy się tu widywać, powiedział półgłosem. Następne spotkanie w niedzielę, 4 po południu, Restauracja Gryf w Szczecinie. Omówimy dalsze szczegóły. A teraz jazda stąd. Oddalili się od siebie bez pożegnania. Niski człowiek powrócił jakby nigdy nic do sklepu i zasiadł z powrotem za stołem. Na zdrowie, rzekł, zadowolony, do swych kompanów, unosząc w górę napełniony kieliszek. Porucznik Wolski z trudem wciągał się w wytężony tryb życia koszarowego. Program szkolenia oficerów rezerwy przewidywał olbrzymi materiał, który należało opanować w ciągu zaledwie 3 miesięcy. Nadomiar złego Wolski, jako niefachowiec, miał duże trudności przy opanowywaniu znajomości nawet tego sprzętu, który w jednostce uważano już za mocno przestarzały. Poza tym działa najnowocześniejszego typu. Przyrządy centralne do kierowania ogniem artylerii, tzw. płazo, stacje radiolokacyjne, stanowiły dla nie nowum, o którym nie miał najmniejszego pojęcia. Z początku przypuszczał, że uda mu się wygospodarować sporo czasu na wykonywanie właściwych zadań. Nie przewidział jednego. Wykładowcy na bieżąco egzekwowali nabyte wiadomości. Na razie zbierał trójki, ale z niepokojem oczekiwał dnia, w którym przejdą do zajęć, mających na celu zapoznanie się z obsługą i danymi taktyczno-technicznymi najnowocześniejszych rakiet przeciwlotniczych. Koledzy dość obojętnie przyjęli go do swego grona. Nikt nawet nie zapytał, skąd przybył, mimo że miał z góry przygotowane wyjaśnienia. W tym środowisku raczej unikano zwierzeń. Niemal każdy z kursantów miał dość swoich trosk i kłopotów. Oderwani nagle od życia cywilnego, myślami pozostali przecież przy rodzinach, przy swych warsztatach pracy. Intensywny program szkolenia narzucał swoisty porządek dnia. Oprócz normalnych zajęć, w godzinach popołudniowych trwała nauka własna, a wieczorem po kolacji udzielano kursantom dodatkowych konsultacji z poszczególnych przedmiotów fachowych. Porucznik Wolski miał w tych warunkach niezwykle utrudnioną pracę. Chwilami zdawało mu się, że zadanie zdemaskowania agenta obcego wywiadu przekracza znacznie jego siły. W dodatku nie miał żadnej pewności, czy agent rzeczywiście znajduje się wśród rezerwistów. Na razie były to tylko przypuszczenia, oparte na dość ryzykownych przesłankach. Wolski rozpoczął pracę od bezpośredniej obserwacji kursantów. Wyobraźnia nasuwała mu gotowy obraz poszukiwanego agenta. Powinien to być człowiek skromny, nie rzucający się w oczy, skryty, małomówny, ostrożny. W nauce powinien raczej przodować, bez specjalnego jednak popisywania się swymi wiadomościami. Wolski bardzo liczył również na to, że obserwacja kursantów wychodzących na przepustki może dać konkretne wyniki. Jak już zdążył ustalić, stosunkowo niewielu z nich korzystało z przepustek, a agent musiał przecież w jakiś sposób kontaktować się ze swym pomocnikiem z zewnątrz. Wolski bowiem w dalszym ciągu wychodził z założenia, że na terenie Poniatowa działa 1 lub 2 agentów. Pierwsze wyniki obserwacji były raczej mizerne. Naliczył aż 37 małomównych, skrytych rezerwistów i prawie tyle samo tzw. kujonów, ślęczących od rana do nocy nad notatkami lub regulaminami. Pozostali nie wyróżniali się niczym szczególnym. Wolski postanowił też bezzwłocznie włączyć do akcji 6-osobową grupę operacyjną, która od kilku dni wyczekiwała na rozkazy. W tym celu zaraz po obiedzie zgłosił się do komendanta kursu. Obywatelu kapitanie, porucznik Wolski melduje się z prośbą o przepustkę, wyrecytował służbiście. Kapitan Swoboda siedział przy stole, przeglądając w skupieniu prasę. Meldunek przyjął w postawie stojącej. Chcecie przepustkę? Spytał, zaskoczony. Gdzie wy tu pójdziecie w Poniatowie? Ani restauracji, ani kawiarni. A może do babki, co? Dodał poufale, z odcieniem ironii. Nie wyobrażał sobie tego fajtłapy w roli uwodziciela. Chciałem odwiedzić przyjaciela, pracuje jako archeolog na terenie wsi. Archeolog, mruknął niedowierzająco Swoboda. Nic nie słyszałem o archeologach. A jak tam wasze postępy w nauce? Spytał urzędowo. Nie można narzekać, odparł wymijająco Wolski. Swoboda sięgnął po wykaz aktualnych ocen, który zawsze miał pod ręką. Przebiegł szybko wzrokiem poszczególne rubryki. Nie jesteście orłem, poruczniku, rzekł z dezaprobatą, same trójki, nie ma się czym chwalić. Robię, co mogę, ale jakoś ciężko mi idzie, wyznał szczerze Wolski. Swoboda w dalszym ciągu studiował wykaz. Weźmy dla przykładu takiego Jarosza, ciągnął dalej, od góry do dołu same piątki. To samo Chęciński, Kulesza, Jankowski. Zbudźcie Kaczmarka w nocy i spytajcie go o szczegóły techniczne Puazo, a daje głowę, że potrafi je bezbłędnie określić. To są wyniki. Wolski słuchał uważnie. Te informacje mogły mu się przydać. No cóż, rzekł w końcu Swoboda, dam wam tę przepustkę. Ale pamiętajcie, musicie się podciągnąć. Do końca kursu pozostało już mało czasu. Tak jest, odparł służbiście Wolski. Po kilkunastu minutach odnalazł szkołę, w której kwaterowali archeolodzy. Byli to wywiadowcy Wojskowej Służby Wewnętrznej. W okresie bezpośrednio poprzedzającym akcję przeszli krótki kurs specjalistyczny, który dawał im pewne przygotowanie do wykonywania nowego zawodu. Nauczyciel z niewyraźną miną wskazał mu schody, wiodące na pierwsze piętro. Już w korytarzu dobiegły go jakieś podejrzane hałasy. Co się tam dzieje? Pomyślał z niepokojem. W paru susach był na górze. Zapukał niecierpliwie do uchylonych drzwi. Nikt mu nie odpowiedział. Zdecydowanym krokiem wszedł do obszernego, źle oświetlonego pokoju i oniemiał. Niektórzy wywiadowcy grali w karty, inni śpiewali przepitymi głosami żołnierskie piosenki. Na stole stały niedopite butelczyny z wódką. W pokoju panował nieopisany bałagan. Narzędzia do prac archeologicznych walały się po podłodze. W kącie przy oknie leżał olbrzymi stos skorup jaj podobny do modelu góry lodowej. Chmury dymu z papierosów przesłaniały widok. Jeden z podchmielonych archeologów zauważył wejście obcego i podbiegł do niego w pociesznych lansadach. Pan porucznik przyszedł obejrzeć nasze zbiory, zagadnął z przesadną grzecznością, wcale go nie poznając. Trochę za wcześnie, ale mamy tu już kilka ciekawych eksponatów, ujął Wolskiego pod rękę i siłą pociągnął go do staroświeckiej komody, na której stały różne naczynia. Oto nasz najcenniejszy eksponat, prawdziwy okaz. Nocenicus vulgaris. Powiedział uczenie, wskazując ręką na jakąś glinianą skorupę. Dość, wrzasnął Wolski na dobre zirytowany. Co to wszystko ma znaczyć? Na dźwięk znajomego głosu większość obecnych zwróciła głowy w jego kierunku. W tym momencie poznano go. Wszyscy jak na komendę wstali. Wywiadowcy momentalnie wytrzeźwieli. Na ich twarzach malowało się zmieszanie. Dowódca grupy wywiadowców podszedł do niego i zaczął coś tłumaczyć. Wolski niecierpliwym gestem powstrzymał go od niepotrzebnych wynurzeń. Wszystko było dostatecznie jasne. Ci uczciwi skądinąd chłopcy po prostu nie wytrzymali 6 długich dni bezczynności. Było w tym dużo jego winy. Mógł się przecież wcześniej nimi zainteresować. Siadł ciężko na stołku pośrodku pokoju. Od jutra zaczynamy robotę, powiedział spokojnym, rzeczowym tonem, gdy trochę uprzątnięto pokój. Macie plan miejscowości? Spytał. Szybko podsunięto mu plan. Wolski pochylił się nad nim w skupieniu. Tu musimy rozpocząć prace wykopaliskowe, powiedział, zakreślając ołówkiem miejsca przewidziane do obserwacji. Trzeba podzielić się na 3 grupy. Jeden z wywiadowców pokręcił przecząco głową. Kiepska sprawa, rzekł, podaliśmy już wiadomość do prasy o wznowieniu wykopalisk w Poniatowie, ale wcale nie w tych miejscach. Wśród miejscowych wzbudzi to podejrzenie. A gdzie były prowadzone poprzednio? Za wsią, O tutaj, na tych kurhanach, odparł wywiadowca, wskazując miejsce na planie. Wolski zastanawiał się chwilę. Niedobrze się stało. Teraz w razie czego trzeba tłumaczyć, że musimy prowadzić poszukiwania również i we wsi. Zresztą dwóch ludzi może popracować przez pewien czas również i na kurhanach. Jest jeszcze duży kłopot z tym całym bakałarzem, rzekł jeden z wywiadowców. To entuzjasta archeologii, trudno się będzie od niego odczepić. Te skorupy to właśnie od niego. Kilkakrotnie dawał już nam do zrozumienia, że siedzimy bezczynnie i marnujemy czas. Chce nam pomagać w pracy. Już wkrótce przestanie was nudzić, rzekł żywo Wolski. Posłuchajcie, jak sobie to wyobrażam. Wszyscy przysunęli się bliżej. Wolski przyciszonym głosem zaczął precyzować szczegóły zadań, wyznaczonych dla poszczególnych grup. Jeden z najlepszych lektorów pułku prowadził wykład z historii polskiego ruchu robotniczego. Rezerwiści pilnie notowali ważniejsze szczegóły. Wykład był ciekawy, poparty interesującymi przykładami, przekonywający. G20 niechętnie przysłuchiwał się wywodom prelegenta. Wcale nie obchodziły go perypetie motłochu, jak w duchu nazywał robotników. Gdy lektor przeszedł do omawiania robotniczych wystąpień strajkowych, ogarnęły go wspomnienia z okresu młodości. Przed oczyma pojawił mu się rozwścieczony tłum, atakujący pałac fabrykanta. Był wtedy zaledwie wyrostkiem, ale już odczuwał odrazę do strajkujących, którzy zdaniem jego ojca, komornika sądowego, dezorganizowali produkcję i byli przyczyną wszelkich nieszczęść w kraju. Strajkujący żądali pracy i chleba, takie były hasła na ich nieefektownych transparentach. Fabrykant wezwał policję i kazał do nich strzelać. Kilka ofiar pozostało na bruku przed bramą fabryki. Nie czuł bynajmniej współczucia dla zamordowanych. Dobrze im tak, powtarzał kolegom słowa swego ojca. G20 po wojnie ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki. Na studium wojskowym uzyskał stopień podporucznika. Przedtem przezornie prócz nazwiska zmienił niektóre dane w życiorysie. Było to konieczne. W czasie okupacji wysługiwał się granatowej policji donosami na ukrywających się, bogacąc się na tym solidnie. Po wojnie przez jakiś czas poszukiwano go bezskutecznie. Przeniósł się z Lubelszczyzny na Śląsk. Nikt go tam nie niepokoił, czuł się zupełnie bezpieczny. Zaraz po ukończeniu studiów otrzymał poważne stanowisko w fabryce metalowej. W owym czasie brak było fachowców. Wcale nie interesowały go wyniki produkcji. Szybko zorientował się, że stanowisko daje mu szerokie możliwości osobistych korzyści. Przeprowadzał zakrojone na szeroką skalę kombinacje handlowe, spekulował deficytowym surowcem. Robotnicy posądzili go nawet o sabotaż, ale nic konkretnego nie można mu było udowodnić. Ożenił się. Wybudował sobie piękną willę. Jego czteroosobowa rodzina opływała w dostatki. Pewnego dnia zjawił się u niego jakiś człowiek i delikatnie przypomniał mu pewne szczegóły z jego prawdziwego życiorysu. G20 chciał zapłacić za milczenie. Nie o to chodziło szantażystom. Fabryka, w której był zatrudniony, wykonywała zamówienia wojskowe. Zażądano od niego danych dotyczących rozmiarów tej produkcji. Wpierw odmówił, później jednak po namyśle wyraził zgodę i dostarczył im informacji, jakich się domagali. Zapłacili dobrze. Nie obawiał się wcale, że zostanie zdemaskowany. Postępując sprytnie zdobył zaufanie robotników. Mówiono do niego per towarzyszu. Wywiad powierzał mu stopniowo coraz poważniejsze zadania, daleko wykraczające poza zakres spraw związanych z produkcją fabryki. W kartotece ośrodka wywiadowczego figurował jako dobrze zapowiadający się agent. Odbył też kilkumiesięczny kurs szpiegowski. Szkolił się na materiałach dostarczanych mu przez owego łącznika, skorzystał także z okazji podniesienia swych kwalifikacji podczas swego pobytu w NRF. dokąd zakład delegował go celem przeprowadzenia rozmów w sprawie surowca niezbędnego do produkcji. Gdy otrzymał kartę powołania na ćwiczenia rezerwy, natychmiast powiadomił o tym swych mocodawców, nie omieszkawszy poinformować ich o rodzaju jednostki, w której miało odbyć ćwiczenia. Przewidywał, że szykuje mu się dobry zarobek. Nie czekał długo na odpowiedź. Tym razem zadanie było szczególnej wagi, przekraczające możliwości jednego agenta. Przy tym nowe warunki i obowiązki w dużym stopniu ograniczały mu swobodę działania. Polecono mu przekazywać dane w jak najszybszym terminie, przy czym szczególny nacisk położono na potwierdzenie zebranych informacji. Wiarygodność danych można było jedynie sprawdzić drogą badań przeprowadzanych w terenie. W tej sytuacji G20 zażądał pomocy. Rychłe przybycie agenta utwierdziło go w przekonaniu, że centrali szczególnie zależy na zdobyciu tych materiałów. G20 całkowicie wykluczał możliwość zdemaskowania. Na przeszkolenie oficerów rezerwy powołany został całkiem legalnie. Wszelkie interesujące go dane starał się utrwalać wyłącznie pamięciowo, wystrzegając się pisemnych notatek. Trochę zaniepokoił go fakt nielegalnego przerzucenia pomocnika przez granicę. To było naprawdę bardzo ryzykowne i prawdę mówiąc niezbyt konieczne. Istnieje przecież tyle legalnych możliwości i sposobów, rozmyślał z niepokojem. To na pewno wzbudzi podejrzenia kontrwywiadu. Bezpieczniej będzie unikać bezpośredniego kontaktu. Niedzielne spotkanie będzie ostatnie. Odtąd będą się komunikować za pomocą specjalnej aparatury, całkowicie wykluczającej możliwość wykrycia ich. Stuk przewracającego się krzesła wyrwał go z zamyślenia. Rozejrzał się ukradkiem dokoła. Same obce, niesympatyczne, odpychające twarze. W duchu uważał tych ludzi za hołotę, mimo że wielu z nich miało tytuły inżynierów, magistrów. Zgodnie z zaszczepioną mu od dzieciństwa teorią podziału społeczeństwa na panów i parweniuszy nie dopuszczał nawet myśli o równości intelektualnej między sobą a tymi chamami. Dla niego byli to tylko synowie hołoty, z przypadku awansowani na komunistycznych inteligentów. Przez dłuższy czas oddawał się jeszcze ponurym rozmyślaniom. Nagle drgnął. Wydawało mu się, że ktoś obserwuje go uparcie. Szybko odwrócił głowę. To ten niezdara Wolski tak bezmyślnie się gapi. Głupstwo, pomyślał z ironią. Te barany nie mogą się przecież niczego domyślać. Ciekawe, zastanawiał się Wolski. Dlaczego tak nagle się zaczerwienił? Nauczyciel rozmawiał z kierownikiem robót wykopaliskowych. Miał łzy w oczach. Panowie, przekonywał, przecież we wsi nie ma czego szukać. Cenniejsze okazy można znaleźć tylko na kurhanach pod lasem. Kierownik robót potrząsnął głową. Długofalowy plan robót zatwierdziła Warszawa, rzekł wymijająco, musimy się go ściśle trzymać. Ale to nie ma żadnego sensu, upierał się nauczyciel. Niech pan popatrzy na plan rekonstrukcji dawnego Grodziszcza, nalegał, wyjmując z zanadrza dużą płachtę papieru. W tym miejscu można znaleźć najwięcej ciekawych zbiorów. Sam to opracowałem, dodał z dumą. Kierownik robót zrobił bardzo mądrą minę. Ma pan dużo racji, przyjacielu, powiedział po ufale, lecz powiemy panu nowinę. Niech pan posłucha, ciągnął dalej. Ledwo zaczęliśmy kopać, a już znaleźliśmy coś, co pana na pewno zainteresuje. Co takiego? Spytał zaintrygowany nauczyciel. Urnę, i to nie byle jaką. Chciałbym ją zobaczyć. Teraz już nie możemy jej panu pokazać. Odesłaliśmy ją do zabezpieczenia. A tymczasem niech sobie pan to obejrzy. Zdumiony nauczyciel drżącymi rękami wyjął z kieszeni lupę i skrupulatnie oglądał rzekomo odkryty unikat. Srebrny denar Pertinaksa ze 193 roku naszej ery, stwierdził z podziwem. Ile ich było w urnie? 53. Nauczyciel schwycił się za głowę. Cały skarb, wykrzyknął, rozgorączkowany. To rzuca nowe światło na moje dotychczasowe wyniki. Czy panowie to rozumieją? Rozumiemy, przytaknął z powagą kierownik robót, mrugając porozumiewawczo na jednego z wywiadowców. Nauczyciel wyprostował się z szacunkiem. Panowie, jestem do waszej dyspozycji. To dobrze, odparł kierownik robót z wyraźną ulgą. Mamy dla pana robotę na kurhanach. Tylko nie wiem, czy pan się zgodzi. Pracujemy również w niedzielę, bez względu na pogodę. Czy się zgodzę? Pan magister chyba żartuje, nauczyciel był wyraźnie urażony. Liczymy na pana, odparł kierownik robót stłumionym głosem, opuszczając wzrok. Było mu bardzo przykro, że musi okłamywać tego poczciwca. Nazajutrz całą wieś obiegła wiadomość o sensacyjnym odkryciu archeologów. Niektórzy gospodarze rozpoczęli nawet poszukiwania skarbów na własną rękę. Wiadomość ta przeniknęła również na teren koszar. W wielu pododdziałach żołnierze zaczęli zdradzać duże zainteresowanie historią Pomorza. Wolski mógł być z siebie zadowolony. Działalność archeologów została niejako zalegalizowana wobec miejscowej ludności. Udało mu się również skierować niepożądaną gorliwość nauczyciela na bardziej bezpieczny teren. Chrypiący głośnik radiowęzła jednostki obwieszczał południe hejnałem z wieży mariackiej. Kapitan Swoboda przybył właśnie do kasyna oficerskiego. W sali jadalnej, jak w każdą niedzielę o tej porze, było jeszcze niewielu stołowników. Kapitan zajął miejsce przy pustym stoliku. Zamówił u kelnerki obiad. W kilka chwil później do sali wszedł niski oficer w stopniu porucznika. Zatrzymał się na progu i rozejrzał się bystro po całej jadalni. Był to Waga, oficer Wojskowej Służby Wewnętrznej. Jako jeden z nielicznych w garnizonie oficerów kawalerów, nieraz bywał przedmiotem żartobliwych docinków ze strony kolegów. Nie przejmował się tym zbytnio, każdy żart brał za dobrą monetę, żartownisiów zaś zapewniał solennie, bijąc się w piersi, że już wkrótce straci swe dziewictwo. Tego trochę dobrodusznego, lecz bardzo obowiązkowego i pracowitego oficera nazywano niekiedy postrzeleńcem od czasu, gdy na podstawie niesprawdzonego doniesienia bez głębszego namysłu zaaresztował cały dział żołnierzy wraz z jego dowódcą pod zarzutem przygotowywania zbiorowej dezercji. Szczegółowe dochodzenie ujawniło całą groteskowość sytuacji. Żołnierze umawiali się po prostu na zabawę, a że nie otrzymali w tym dniu przepustek, robili tajemnicze przygotowania do zbiorowej ucieczki z koszar, co niektórym wydało się wielce podejrzane. Przełożeni zmyli mu porządnie głowę za tę nadgorliwość, co bynajmniej nie załamało postrzeleńca. Nie poznali się jeszcze na mnie, tłumaczył z humorem. Przyszłość pokaże, co potrafię, zapewniał z przekonaniem. Naprawdę zresztą mógł się poszczycić wieloma poważnymi osiągnięciami w służbie mimo stosunkowo młodego wieku. Przełożeni darzyli go pełnym zaufaniem, powierzając mu coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska. Lubił działać szybko, nie uznawał kunktatorstwa, wręcz nienawidził teoretycznych dyskusyjek i polemik, które jego zdaniem dawały niewielkie efekty praktyczne. Porucznik Waga, dostrzegłszy siedzącego przy stoliku Swobodę, podszedł bliżej. Cześć stary, przywitał go jowialnie, siadając obok na krześle. Słyszałeś ostatni kawał, zagadnął rubasznie. Swoboda machnął ręką. Na pewno kawał z brodą, zażartował z uśmiechem. Waga słynął z powtarzania oklepanych dowcipów. Trzeba mu było jednak przyznać, że robił to z wdziękiem. Najnowszy kawał, zapewnił z przejęciem. Czy wiesz, jaki jest szczyt hałasu? No pewnie. A nie wiesz, ciągnął Waga mrużąc oczy. Zaszła mała zmiana. Słuchaj. To miłość 14 par kościotrupów na 14 blaszanych dachach. Dlaczego akurat 14? Spytał ubawiony Swoboda. większy hałas, odparł z powagą Waga, a 15 par wydaje w sumie ultradźwięki i nic już nie słychać. A dlaczego nie pojechałeś na mecz? Spytał po chwili. Zaspałem, ale wcale nie żałuję, odparł Swoboda. W pociągu na pewno był tłok. Kibice Pogoni z całego województwa zapowiedzieli najazd na Szczecin. Jeszcze mnie tam brakowało. Pewnie, przytaknął Waga, można posłuchać przez radio. Kelnerka postawiła przed nimi dymiące talerze. Raźno zabrali się do jedzenia. Słyszałeś o tych odkryciach archeologicznych? Spytał znów Waga. Podobno dokopali się jakichś skarbów. Słyszałem. I nic cię nie dziwi? Co ma mnie dziwić? Spytał Swoboda. Posłuchaj, Waga zniżył głos. Pracowali zaledwie 2 dni i od razu znaleźli skarb. Nic ci to nie mówi? Nie, przecież mogli mieć jakieś bliższe dane, według których prowadzili poszukiwania. Waga pokręcił głową z powątpiewaniem. W pracach archeologicznych nie można konkretnie określić, gdzie czego szukać. Co znajdziesz, to masz. Dopiero na podstawie znalezionych wykopalisk można zweryfikować pewne hipotezy. Więc o co ci chodzi? Spytał Swoboda. Znów coś podejrzewasz? Właściwie nie podejrzewam, tylko dziwi mnie to bardzo. Jeśli chcesz, mogę i ja coś powiedzieć w tej sprawie, rzekł po chwili Swoboda, pałaszując z zapałem olbrzymi kotlet schabowy. Niedawno przyszedł na mój kurs niejaki Wolski, porucznik rezerwy. Spóźnił się o 10 dni, leżał w szpitalu. No i co? Zainteresował się Waga. Nic, łazi często do tych archeologów. Po co? Powiada, że ma tam kolegę. W ciągu tygodnia brał już 4 razy przepustki. Nie bardzo mi się to podoba, bo marnie się uczy. Co to za jeden? Były kościuszkowiec. Czytałem jego życiorys, nic ciekawego. Z zawodu inżynier mechanik. Straszna oferma. Waga zamyślił się. I powiadasz, że spóźnił się na kurs o 10 dni? Spytał, zaintrygowany. Tak, miał zaświadczenie ze szpitala. Ciekawe, mruknął w zamyśleniu Waga. Posłuchaj, stary. Jutro rano wpadnij do mnie i przynieś mi jego dokumenty. W twojej kompanii nie chciałbym się zbytnio afiszować. Czy to coś poważnego? Spytał Swoboda. Waga wzruszył ramionami. Na razie nic nie wiem, powiedział. Muszę to sprawdzić. Oficerowie po spożyciu obiadu pożegnali się. Hala sportowa wypełniona była do ostatniego miejsca. Wkrótce miał się rozpocząć mecz bokserski o mistrzostwo II ligi. Liczni kibice Pogoni przybyli w komplecie, by dopingować swych pupilów. G20 stał blisko wyjścia i niecierpliwie spoglądał na zegarek. Korzystając z tłoku przy wejściu, bez trudu odłączył się od grupy wojskowych kibiców z Poniatowa. Teraz szukał stosownego momentu, by niepostrzeżenie wymknąć się z hali i udać się na umówione spotkanie do restauracji Gryf. Niebawem na ringu rozpoczęto pierwszą walkę. Pupil kibiców ruszył z impetem na swego przeciwnika, zagrzewany do walki potężnym wrzaskiem tłumu. G20 ukradkiem sprawdził, czy nikt nie zwraca na niego uwagi, po czym ruszył w kierunku wyjścia. Przy wejściach za barierkami stali jeszcze zawiedzeni kibice, którzy na próżno usiłowali przekupić bileterów. G20 szybkim krokiem przemierzył niewielki plac i wpadł w boczną ulicę. Niedaleko był przystanek tramwajowy. Gdy zbliżał się do przystanku, nagle odniósł wrażenie, że ktoś go śledzi. Nieznacznie obejrzał się do tyłu. Niepozorny mężczyzna w szarym płaszczu stanął właśnie przy witrynie sklepowej po przeciwnej stronie ulicy. G20 czujnie obserwował jego zachowanie. Wkrótce do mężczyzny podeszła jakaś kobieta. Rozmawiali przez chwilę, po czym mężczyzna podał jej ramię. Niebawem para zniknęła w pobliskiej bramie. Przywidziało mi się, pomyślał i odetchnął z ulgą. Nadjechał tramwaj. G20 wsiadł do wozu przyczepnego. Za nim weszło jeszcze kilka osób. Zajął miejsce przy oknie. W pewnej chwili znów wydało mu się, że ktoś go obserwuje. Odwrócił głowę i spojrzał do tyłu. Na platformie wozu stało kilku mężczyzn. Jeden z nich był zatopiony w lekturze gazety. G20 nie mógł przyjrzeć się jego twarzy, gdyż był odwrócony bokiem. Mężczyzna był ubrany w skórzany płaszcz i filcowy kapelusz. Gdzieś go widziałem, pomyślał z niepokojem, nie mogąc sobie jednak przypomnieć, gdzie to było. Trzeba się upewnić, czy to niepodejrzany facet. Szybko przeszedł na przednią platformę. Mężczyzna w skórzanym płaszczu w dalszym ciągu czytał spokojnie gazetę. Gdy tramwaj nabrał szybkości, G20 błyskawicznie uchwycił lewą ręką poręcz i odbiwszy się od stopnia niespodziewanie wyskoczył na ulicę. Pasażerowie, znajdujący się w wozie, wydali okrzyk przestrachu. Opodal stała taksówka. Podbiegł do niej. Wolna, zapytał prędko, otwierając drzwi. Szofer skinął głową. Aleje Wojska Polskiego, rzucił szoferowi, wskakując do samochodu. Tylko prędko, bo nie zdążę. Kierowca przekręcił licznik, nacisnął starter i dodał gazu. Maszyna ruszyła z miejsca. G20 odwrócił się i spojrzał przez tylną szybę na ulicę. To, co ujrzał, potwierdziło jego podejrzenia. Człowiek w skórzanym płaszczu wysiadł właśnie z tramwaju i rozglądał się po ulicy jakby w poszukiwaniu wolnej taksówki. Czyżby naprawdę mnie śledził? Pomyślał szpieg z niepokojem. Jego umysł pracował gorączkowo. Usiłował sobie wmówić, że zachowanie mężczyzny jest przypadkowe. Na pewno urojenie, pomyślał już nieco uspokojony. Kierowca taksówki zauważył zdenerwowanie swego pasażera. Czy stało się coś? Zagadnął zdawkowo. Tak, odparł G20. Syn uległ wypadkowi i złamał nogę, skłamał na poczekaniu. Nieszczęścia chodzą po ludziach, mruknął współczująco taksówkarz, odruchowo dodając gazu. W kilka minut później G20 wchodził do Gryfa. W kącie, przy wolnym stoliku, siedział Steinecke. G20 oddał płaszcz do szatni i podszedł do agenta. Mamy tylko 15 minut czasu, rzekł półgłosem, rozglądając się bacznie na wszystkie strony. Steinecke podniósł na niego zdziwione oczy. Stało się coś. Ktoś mnie chyba śledził, odparł wzburzony G20. Steinecke zerwał się z krzesła. Znikamy? Spytał niespokojnie. Nie, siadajmy, wykiwałem go. G20 usiłował wymusić uśmiech na swej pobladłej twarzy, lecz wyszedł z tego jakiś nieokreślony grymas. Usiedli obok siebie na miękkiej kanapce. Po chwili zjawił się kelner. Zamówili ćwiartkę wódki i zakąski. Jeśli mnie śledzą, cały nasz poprzedni plan bierze w łeb, rzekł jakby do siebie G20 po odejściu kelnera. Nie bardzo teraz wiem, co robić. A może to fałszywy alarm? Zaczął ostrożnie Steinecke. G20 spojrzał na niego ponuro. Może fałszywy, a może i nie, ale wszystko jedno i tak czym prędzej musicie się zabrać do roboty. Agent wzruszył ramionami. Jestem gotów. Czekam tylko na te dane. Tymczasem mieliście popracować na własną rękę, mruknął G20. Steinecke spojrzał na niego wyniośle. Byłem w kilkunastu miejscowościach, próbowałem, nic z tego nie wyszło, powiedział z niechęcią. Znajdują się tam jakieś obiekty wojskowe, ale skąd ja mogę wiedzieć, że tam akurat są baterie rakietowe? Nie gadajcie. Rakiety widać przecież z daleka. Wcale nie widać, zaprzeczył Steinecke, są chyba zamaskowane. niedobrze. Należało więc wypytać ostrożnie miejscową ludność. Nasz narodek jest dość gadatliwy. Lubi się chwalić, że o wszystkim wie. Pytania na ten temat nie są zbyt bezpieczne. Tak, udał zdziwienie G20. No to powiedzcie mi, w jaki sposób będziecie sprawdzać, kiedy dostarczą wam te dane? Wejdziecie na teren każdej baterii? Steinecke poruszył się niecierpliwie. Nie ma głupich, powiedział. Jeżeli będę miał dane, wówczas mogę działać na pewniaka. W jaki sposób? Spytał z powątpiewaniem G20. Bardzo prosto, odparł Steinecke. To ja będę informował moich przyszłych rozmówców, a oni mają mi tylko to potwierdzić albo zaprzeczyć. A o to głównie nam chodzi. Niezły sposób, mruknął z aprobatą G20, ale i wtedy trzeba zachować ostrożność. To się rozumie, odparł Steinecke. Zamilkli, gdyż przyszedł właśnie kelner i postawił na stole wódkę oraz zakąski. Nalać? Spytał grzecznie. Nie trzeba, obsłużymy się sami. Po odejściu kelnera powrócili do przerwanej rozmowy. Nie bardzo rozumiem, podjął G20, w jakim celu potrzebne są staremu dane o dyslokacji baterii rakietowych. Przecież baterie co jakiś czas zmieniają miejsce. Mówili nam o tym na wykładach. I na co się zda nasza robota? Steinecke popatrzył na niego tajemniczo. Tego to i ja nie wiem, odparł wymijająco, ale wydaje mi się, że staremu chodzi nie o konkretną dyslokację każdej baterii z osobna, lecz o system ich rozmieszczania. A system ten można ustalić tylko na podstawie sposobu rozmieszczania poszczególnych baterii. Chyba że dostarczylibyście plan tego systemu, w co jednak bardzo wątpię, zakończył sceptycznie. G20 zmarszczył brwi i zamyślił się. Tych danych nie mogę dostarczyć, odburknął po pewnym czasie. Chyba że udałoby mi się dotrzeć do szczegółowych planów dyslokacji. Ale to prawie niemożliwe. Są dobrze strzeżone. Przewidujący jest ten nasz stary, pokiwał głową z uznaniem. Napijmy się, zaproponował Steinecke, nalewając wódkę do kieliszków. Zgoda, ożywił się G20. Proponuję bruderschaft. Stuknęli się kieliszkami i wypili. Stefan. Alfred. Rozmawiali jeszcze przez kilka minut. G20 poinformował szczegółowo Steineckego o lokalizacji punktów odbioru sygnałów radiowych, ustalił zakres fal, na których miały pracować urządzenia, oraz sposoby porozumiewania się innymi środkami. Byłbym zapomniał, rzekł Steinecke wyjmując pudełko z papierosami, jest jakaś wiadomość do ciebie, poprawił się. Odebrałem ją wczoraj wieczorem. Szyfrówka? Tak. Na twój klucz. G20 zastanawiał się chwilę. Nie możemy się więcej spotykać, rzekł, muszę to zaraz odczytać. Może to jakieś dodatkowe polecenia. Klucz mam przy sobie. Tu niebezpiecznie, ostrzegł Steinecke, rozglądając się ukradkiem dokoła. Do lokalu napływało coraz więcej gości. Wyjdę do ubikacji, powiedział G20. Dobrze, poczekam. Po 5 minutach G20 wrócił. Steinecke spojrzał na niego ze zdziwieniem, oficer był dziwnie podrażniony. Wychodzimy, rzucił stłumionym głosem. Uregulowali rachunek, odebrali z szatni palta i wyszli na ulicę. G20 szedł szybkim krokiem, jego ruchy zdradzały podniecenie. Co tam takiego było? Spytał z zaciekawieniem Steinecke. Co tam było? G20 powtórzył pytanie z dziwną intonacją. Pogadamy o tym. Weszli w boczną uliczkę, na której było mniej przechodniów. Teraz już możesz mówić, nalegał Steinecke. G20 przystanął i spojrzał mu przenikliwie w oczy. Jak to było z tym gardenem? Rzucił znienacka. Tylko bez wykrętów, ostrzegł groźnie. Steinecke struchlał. Nie był przygotowany na to pytanie. Gorączkowo szukał jakiegoś zręcznego wybiegu. Przyspieszył kroku, by zyskać trochę na czasie. G20 uchwycił go za połę rękawa. Poczekaj, nie pędź tak, syknął. No więc, jak to było? Przeszedł ze mną przez granicę, odparł Steinecke, starając się nadać swemu głosowi naturalne brzmienie. Po paru kilometrach każdy poszedł w swoją stronę. To wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. Dokąd on poszedł? Nie wiem. Nie zwierzał mi się ze swych planów. G20 patrzył na niego podejrzliwie. Jego rozbiegane oczy nie wzbudzały zaufania. Nie o to mi chodzi, powiedział zimno. A o co? Zniecierpliwił się Steinecke. Dlaczego mi zaraz o tym nie powiedziałeś? Myślałem, że to nieważne, odparł niewinnie. Nieważne, tak sądzisz, zdenerwował się G20. A jeżeli wpadł i wszystko wysypał? Centrala zapytuje, co się stało z gardenem. Dotychczas nie mają od niego żadnej wiadomości. Na pewno wpadł. Nawet jeśli by wpadł, nie mógłby sypać. Tego jestem absolutnie pewny. Przecież on o niczym nie wiedział. Nie, to niemożliwe, dodał z przekonaniem. Nie wątpił ani na chwilę, że jego ofiara zabrała ich tajemnicę do grobu. Zmieniłem też charakteryzację. G20 uznał to wyjaśnienie za całkiem prawdopodobne. Intrygowało go jedynie dziwne podniecenie agenta. Może i tak było, mruknął pojednawczo. Ale jeśli się upewnię, że mnie śledzą, to chyba rzucę tę robotę. Steinecke popatrzył na niego zaskoczony. Tego nie zrobisz, powiedział z naciskiem. Nie trzeba było w ogóle się podejmować. Ministerstwo Obrony czeka. Stary mówił, że zapłaci 50 tysięcy, a jak dobrze pójdzie, da nawet 100. Poza tym... Co poza tym? Przerwał porywczo G20. A nic, odparł Steinecke ze znaczącym uśmieszkiem. G20 popatrzył na niego wściekły, lecz wnet opuścił wzrok. Gdyby odmówił współpracy, Steinecke niechybnie wydałby go w ręce władz bezpieczeństwa. Ordynarny szantaż. Gestapowskie metody, klął w myślach ze złością. Do gesta poczuł nienawiść, której początek sięgał jeszcze okresu okupacji. Gestapowcy zawsze go kiwali przy podziale łupu. Nie podobała mu się ich buta, ordynarność i chamstwo. Kiedyś zbili go tak sobie, bez powodu. Tego im nie mógł zapomnieć. Wolno przeszli na drugą stronę ulicy. Na rogu był przystanek tramwajowy. Kiedy otrzymam pierwsze dane? Spytał Steinecke. G20 nie miał wyboru. Jeszcze nie wszystko było stracone. Nawet w wypadku nakrycia nie mogliby mu niczego udowodnić. Zdecydował się. Przygotuj sprzęt na przyszły tydzień począwszy od niedzieli, rzekł ponuro. Tak jak mówiliśmy, odbiór na fali X17. Zakładaj dobrze taśmy magnetofonowe, by uniknąć zacięć. Punkt numer 3. Odległość w linii prostej od punktu nadawania od 730 do 740 metrów. Zazwyczaj będę nadawać w nocy. Taśmy będziesz mógł więc wymieniać każdego popołudnia, najlepiej w czasie od 14:30 do 15:00. W biały dzień, przeraził się Steinecke. Najlepsza pora, uspokoił go G20. Kto się kręci po nocy w lesie, bywa z reguły najbardziej podejrzany. Tylko pamiętaj, ostrożnie, ostrzegł jeszcze półgłosem. Steinecke skinął głową. Rozstali się bez pożegnania. Po kilkunastu minutach G20 wrócił do hali sportowej. Walka w wadze półciężkiej dobiegała końca. Zdążyłem na czas, pomyślał z satysfakcją, rozglądając się uważnie dokoła. W tę samą niedzielę wieczorem porucznik Wolski z roztargnieniem słuchał raportu majora, kierownika robót wykopaliskowych. Kwatera archeologów wtonęła w kłębach dymu. Grupa operacyjna nr 2 działająca w Poniatowie, referował major, zainteresowała się oficerami rezerwy wychodzącymi indywidualnie z koszar. Od godziny 8:10 do 12:40 zanotowano wyjście 11 oficerów rezerwy do kościoła w różnych odstępach czasu. Obserwowani z nikim się nie kontaktowali. Kilku z nich po wyjściu z kościoła zakupiło w kiosku gazety, zapałki i papierosy. Ostatni z oficerów wrócił do koszar o 12:40. To byłoby wszystko. Czy ktokolwiek z nich porozumiewał się z obsługą kiosku? Zapytał Wolski. Nie, żadnych rozmów nie stwierdzono, odparł major. Kiosk był pod naszą bezpośrednią obserwacją. Zgadza się, pomyślał Wolski. W południe, korzystając z nieuwagi oficera dyżurnego kompanii, zajrzał do księgi ewidencji i przepustek. A jak tam grupy szczecińskie? Zagadnął. Major zwlekał z odpowiedzią. No, jak tam było? Zniecierpliwił się Wolski. Nic szczególnego, zaczął wymijająco major. 7 rezerwistów opuściło halę sportową zaraz po rozpoczęciu meczu, z tego 3 straciliśmy z oczu, dodał z zakłopotaniem. Co? Wykrzyknął Wolski, zrywając się z miejsca. Nasza akcja była źle przemyślana od początku, zaczął się tłumaczyć major, przygotowany na naganę. Nie przewidzieliśmy, że tłum napierający na barierki uniemożliwi pracę wywiadowcom. Widzowie zatarasowali przejście. Ci trzej wmieszali się w tłum i znikli naszym z oczu. A pozostałych 4, denerwował się Wolski. Na twarzy miał gorączkowe wypieki. Major przeczuwa burzę. Niech teraz mówią ci, którzy dali się wykiwać, odparł, spoglądając znacząco na delikwentów. Wolski zastanawiał się nad czymś w milczeniu. Wywiadowcy spuścili nosy na kwintę. To niezupełnie tak, wybąkał jeden z nich po dłuższej chwili. Wymknął mi się, ale to nie znaczy, że wykiwał mnie. I mnie nie wyprowadził w pole, wtrącił drugi. Szedłem za nim, aż... Mowa, przerwał niecierpliwie 3 z wywiadowców. Przecież śledziłem go do końca. Robiłem, co mogłem. Wywiadowcy nieskładnie i w pośpiechu zaczęli relacjonować wyniki swych obserwacji. Zaraz, chwileczkę, przywrócił ich do porządku Wolski. Proszę po kolei, rozkazał. Zgodnie z poleceniem obserwowałem 2 rezerwistów, którzy pierwsi wyszli z hali sportowej, podjął pierwszy. Śledziłem ich przez cały czas. W ich zachowaniu nie zauważyłem nic podejrzanego. Weszli do klubu garnizonowego, w którym przebywali około 2 godzin. Potem wrócili do hali sportowej. A co robili w klubie? Spytał prędko Wolski. Wywiadowca wzruszył ramionami. Tego nie wiem. Nie miałem karty wstępu, nie chcieli mnie wpuścić. Dobrze, sprawdzimy to, powiedział Wolski. Kto następny? Ponaglił. Nie miałem zbyt wiele roboty, stwierdził drugi z wywiadowców. Mój jeleń oddalił się tylko na 15 minut. Potem wrócił do hali sportowej z niejakim Komornickim, zamieszkałem przy Alejach Niepodległości. O czym rozmawiali? O jakimś liście i o domku jednorodzinnym. Ów Komornicki mówił też o tym, że uległ wypadkowi. Ich samochód wpadł na drzewo pod Szczecinem. A jak zachowywali się w hali? Jak zwykli kibice, odparł, wzruszając ramionami. Tak, mruknął w zamyśleniu Wolski. A wy macie coś do powiedzenia? Zagadnął trzeciego wywiadowcę, który wyraźnie unikał jego wzroku. Wymknął mi się, stwierdził ze wstydem nagabnięty. Jak to wymknął mi się? Zawołał Wolski zaintrygowany. Po prostu zwiał. Z tramwaju, odparł niepewnie wywiadowca. Wolski zerwał się z miejsca. Co to znaczy zwiał? No wyskoczył, wbiegł. Zrelacjonuję cię szczegółowo, jak to było, rzucił podniecony Wolski, siadając. Stałem na placu przy wejściu, zaczął wywiadowca. W pewnym momencie zauważyłem, jak mój rezerwista wyszedł z hali sportowej i skierował się ku wyjściu. Wówczas od razu poszedłem na przystanek tramwajowy. Tam postanowiłem na niego zaczekać. Przypuszczałem, że pojedzie do miasta tramwajem. Tak się też stało, ciągnął dalej. Wsiadłem za nim do wozu i zacząłem go dyskretnie obserwować. No i co? Pomiędzy 4. a 5. przystankiem wyskoczył z tramwaju w pełnym biegu, wsiadł w taksówkę i odjechał w niewiadomym kierunku. Nie mogliście wyskoczyć za nim, wykrzyknął z wyrzutem Wolski. Nie mogłem, odparł wywiadowca. Przecież od razu by zauważył, że ktoś go śledzi. Tym bardziej, że rozglądał się podejrzliwiej. I chyba wyczuł, że depczę mu po piętach. Zanotowałem numer taksówki, może się przyda. To rzeczywiście interesujące, zawołał Wolski. Jak on wyglądał? Opiszcie dokładnie. Niski, szczupły, szpakowaty podporucznik. Znaki szczególne? Dość duże, odstające uszy. U prawej kieszeni płaszcza miał guzik przyczepiony za pomocą zapałki. Na prawym rękawie płaszcza rzucała się w oczy tłusta, zastarzała plama. To wszystko. Dobra, uciął niecierpliwie Wolski. I co było dalej? Powróciłem na mecz i czekałem na niego. Wrócił po upływie godziny. W hali sportowej z nikim się nie kontaktował. Potem zgodnie z poleceniem przerwałem śledzenie. Ustaliliście jego nazwisko? Zapytał Wolski, podnosząc się z krzesła. Jego głos zdradzał podniecenie. Ożywienie Wolskiego udzieliło się i pozostałym słuchaczom. Niestety, było niewiele czasu, odparł wywiadowca, ale starałem się dobrze zapamiętać jego powierzchowność. To chyba wystarczy. Pewnie, przytaknął major. Wolski skinął potwierdzająco głową. Tak, stwierdził w zamyśleniu. Zaobserwowaliście może jeszcze jakieś inne szczegóły w zachowaniu tego oficera? Spytał po chwili. Chyba nie, chociaż. Tak. Ale czy to może mieć znaczenie? Wyjaśnił zapytany po chwili zastanowienia. Przed wyjazdem z Poniatowa stałem za nim w kolejce przy kasie biletowej. Obserwowałem go. Zapłacił za bilet 100 złotówką. Co w tym dziwnego? Przerwał Wolski z oznakami zniecierpliwienia. To nie było tak zwyczajnie, powtórzył z uporem wywiadowca. Zaraz po wręczeniu kasjerowi banknotu oficer rozpiął płaszcz, sięgnął do kieszeni munduru, po czym zażądał jego zwrotu, twierdząc, że znalazł drobne. Był przy tym bardzo zdenerwowany. I co dalej? Wolski nie ukrywał zniechęcenia. Kasjer zwrócił mu 100 złotówkę. Oficer schował w banknot do wewnętrznej kieszeni munduru, następnie począł szperać w bocznych kieszeniach płaszcza. Nie znalazłszy drobnych, rezerwista ponownie podał kasjerowi banknot 100 złotowy. To pewnie była ta sama 100 złotówka, spytał Wolski, marszcząc czoło. Niestety, tego właśnie nie udało mi się ustalić. Wolski wzruszył ramionami i ogarnął zebranych pytającym spojrzeniem. Co o tym sądzicie? Rzucił krótko. Zaległo milczenie. Moim zdaniem nie ma w tym nic nadzwyczajnego, zauważył jeden z obecnych. Po prostu mogło mu się początkowo wydawać, że ma przy sobie drobne. No tak, ale skąd w takim razie to jego zdenerwowanie? Wywiadowca nie dawał za wygraną. To pewnie zwykłe podniecenie, jakie ludzie odczuwają często przed podróżą, zauważył Wolski, odwracając głowę w stronę wywiadowcy. Bardzo słusznie oceniacie takie szczegóły jako istotne i ważne. Zanotujemy sobie wszystkie Wasze uwagi. Ale tymczasem musimy załatwić kilka spraw o bardziej zasadniczym znaczeniu, ciągnął dalej. Po pierwsze, wskażecie mi tego człowieka. Szczegóły dotyczące miejsca i sposobu identyfikacji omówimy później. Następnie dwóch ludzi uda się do garnizonowego klubu oficerskiego i postara się ustalić bliżej, co tam robili rezerwiści w ciągu dwugodzinnej obecności, polecił majorowi. Trzeba również przesłuchać właściciela taksówki i ustalić w miarę możliwości, dokąd udał się podejrzany i z kim się kontaktował. To na razie wszystko. Czy są pytania? Wywiadowcy pochylili głowy. Pilnie rozważali każde słowo przełożonego. Sądzę, że jak najprędzej należałoby nawiązać współpracę z oficerem WSW garnizonu, zauważył po jakimś czasie jeden z obecnych. Mogą wyniknąć jakieś nieprzewidziane komplikacje. Wolski uśmiechnął się pobłażliwie. Uważam, że na razie sami damy sobie jakoś radę. Jest nas przecież 6. Niby racja, przytaknął bez entuzjazmu wywiadowca. Ale trzeba pamiętać, że rezerwiści przebywają na terenie jednostki, gdzie my nie mamy prawa wstępu. To może nam przeszkodzić w robocie. Nie ma obawy, stwierdził kategorycznie Wolski, którego ta dyskusja zaczęła irytować. Nawiązanie współpracy z oficerem WSW byłoby jeszcze przedwczesne. Musimy działać ostrożnie. Każdy nasz nierozważny krok może spłoszyć ptaszka i co wtedy? Ale przecież tego oficera można uprzedzić o konieczności zachowania niezbędnych środków ostrożności. Sam to zrozumie. Wtrącił major pojednawczo. Po tych słowach wśród zebranych rozległ się szmer aprobaty. Wolski skinieniem ręki uciszył narastający gwar. Zrozumcie, koledzy, że w tej chwili nie mogę mu proponować współpracy, powiedział stanowczo. Od razu zacznie mi łazić po kompanii, węszyć, przepytywać, wtrącać się do naszej roboty. Tymczasem podejrzany podwoi środki ostrożności. A czy o to nam chodzi? Pewnie, że nie, wtrącił ktoś. Ale trzeba mieć trochę zaufania do ludzi. Wierzcie mi, że za kilka dni postaram się tę współpracę nawiązać. To przewiduje zresztą nasz plan. Ale wpierw muszę zebrać więcej materiału do tej całej sprawy. Na razie kierujemy się wyłącznie poszlakami. No, powiedzcie, z czym ja do niego pójdę, powtórzył niecierpliwie. Wywiadowcy milczeli. Czy są jakieś pytania? Dodał Wolski. Jeżeli nie, pozwólcie, że sprecyzuję zadania dla poszczególnych grup na najbliższe dni. Po kilkunastu minutach Wolski wyszedł ze szkoły i spiesznie podążał w kierunku koszar. Był już najwyższy czas. Za 10 minut kończył się termin ważności przepustki. Kapitan Swoboda krzywym okiem spoglądał na jego częste wyprawy w odwiedziny do kolegi archeologa. Spóźnienie potraktowałby z pewnością jako pretekst do wstrzymania Wolskiemu przepustki na dłuższy okres. Wolski, mimo że miał powód do zadowolenia z wyników pracy dociekliwego wywiadowcy, był przygnębiony i rozdrażniony. Przebieg dzisiejszej odprawy wzbudził w nim niechęć do siebie samego. Dotychczas jego podwładni wykonywali bez dyskusji wszelkie rozkazy i polecenia. Nikt nie filozofował, a rady ich nie wychodziły poza granice zadań przez niego ustalonych. Co im strzeliło do głowy, myślał z niepokojem. A może oni mają rację? Nie, bzdura, otrząsnął się z niewesołych myśli. Szef zatwierdził plan, nie ma podstaw do obaw. Przecież i tak niedługo nawiąże tę współpracę, pocieszał się w duchu. Wkrótce dobrnął do rozwidlenia dróg. Droga w prawo wiodła do pobliskich koszar. Nagle w świetle bladego księżyca spostrzegł jakiś cień, migający między opłotkami zagrody. Pies, pomyślał zdziwiony. Przystanął, bacznie obserwując poruszające się jeszcze krzewy. Podszedł bliżej. Zdawało mu się, że coś tam ciężko sapie. WRR, zawarczał groźnie, chcąc pobudzić domniemanego psa do szczekania. Sapanie jakby ustało. Odczekał chwilę. Odpowiedziała mu cisza. Przywidziało mi się, Wolski machnął ręką i poszedł dalej. Niebawem wręczył wartownikowi przepustkę. Tymczasem po upływie kilku minut krzewy przy zagrodzie łagodnie rozchyliły się. Cień wychylił głowę, rozejrzał się bystro dokoła, przeskoczył płot. Przez chwilę stał w miejscu, a potem raźno ruszył w kierunku osiedla oficerskiego, znajdującego się po lewej stronie drogi.